Nowy dzień, ale super widoczki. Kupiłem sobie właśnie nowy dom na miejscu takim bezludnym. Jest tu strasznie mało osób i to mi się właśnie podoba, ponieważ jako bogaty człowiek cenię prywatność. Wiecie widzowie, tak, jestem bogaty. Idę właśnie do swojego komputera. O, to jest moja nowa ulubiona tapeta. I przeglądam sobie tutaj troszkę pracy z rana. Wiecie, jak to bogaty człowiek musi sobie troszkę posiedzieć na jakimś tam kompie, załatwić się sprawy takie biznesowe. Właśnie piszę do mojego, do mojej firmy tam, żeby zbadać jedną rzecz, okej? Potem się umówię właśnie na jakiś roller coaster ze swoimi znajomymi. Super, ale najpierw pojadę do mojej firmy. Muszę załatwić jeden telefon. Halo, halo, tak, Roger. Aha, milion dolarów jest do odebrania. O, dobrze, Roger. Już jadę. Trzymaj się, na razie. Okej, dostałem właśnie telefon, widzowie, od Rogera, że jest sprawa. Już muszę odebrać milion dolarów, bo tyle wygenerowała moja firma wczoraj. A wiecie, ja nie lubię, jak pieniądze stoją w miejscu, więc sobie je pojadę odebrać od razu i schowam do mojego banku. Okej, a akurat jest tutaj moja furka wyprowadzona już, więc wsiadam sobie szybciutko do niej. Super furka. Kupiłem ją przedwczoraj, bo w sumie spodobała mi się. Więc tak, wyjeżdżam. Oczywiście muszę tutaj uważać troszkę, żeby się nie rozbić. No i jedziemy, widzowie. Jedziemy przed siebie. Super, do Rogera to w lewo do firmy. Tak, ostatnio zmieniliśmy siedzibę firmy, więc muszę sobie nową miejscówkę jakąś wypijać. Co to za... Ej, halo, proszę pana. Kim pan jest? Czy z panem jest wszystko dobrze? Halo? Czy z panem jest wszystko dobrze? Żyje pan? Ujo! Co? Proszę pana! Jest pan... Może chce się pan najeść? Chce się pan najeść? Może... Trzymaj, proszę pana. Dobrze się pan czuje? No ej, proszę pana! Niech pan, dobra, dzwonię po pogotowie. Halo? Zrobiście jest, nie, super jest. Super jest. Jak to super? Jest super! Ale to przed chwilą pan konął w mękach. Jest już z pana na pewno wszystko dobrze? Kim pan w ogóle jest? Tak, jak się pan nazywa? Jest super. Ale kim pan jest? Jak się pan nazywa? Ja jestem Wojan. Ja jestem Palion. Palion? Palion to ty? Ale co ty robisz w Roblox i czemu wyglądasz na takiego jakby, nie wiem, biedaka? Co ty robisz? Dlaczego? Ja biedak? Mam pokazać ci mój dom? Pokaż mi mój dom, pokaż, no, bo jestem ciekaw właśnie, czy ty udajesz? Taki zaskoczony. Taki zaskoczony? Dobra, musisz mi go koniecznie pokazać. Ej, ale poczekaj chwilkę, bo ja mam ważne sprawy, jestem przedsiębiorcą, biznesmenem. Muszę... Co to za biedacka fura? No kupiłem ją w czwartek, wiesz, ale nie podoba... Nie, oj, nie rozwal mi moje fury! Nie! Co ty robisz, gościu? Przepraszam. Wjechałeś mi w jakieś szambo, co to jest? Co to jest? Nie chciałem. Dobra, nie, poczekaj, zadzwonię do Rogera. Halo, Roger, wypadła mi jedna sytuacja na mieście. Będę za krótką chwilkę w mojej... Dobra, trzymaj się, no. Dobra. Czemu jesteś smutny? Halo? Nie bądź smutny. Bądź szczęśliwy. Patrz, jaki szczęśliwy jest. Płaczę ze szczęścia. Nie no, to nie wygląda jak płaczenie ze szczęścia. Czekaj, dobra, piję wodę. Pokaż mi ten swój dom. Chodź! Jo! Jak ty to? O, się wywaliłeś, stary! Wywaliłeś się! Roar! Co to jest? Aha, patrz jak się śmieje. Jakie zabawne, jesteś strasznie zabawny, Palion. Jesteś bardzo zabawny, ha. Tutaj mieszkam. Okej, tutaj mieszkam. Pokaż mi swój domek. Jak on prezentuje się? Poka. Okay. Kurde, zawsze muszę wskakiwać, bo to nie działa. Nie działają ci wrota. No tak. Ej, tutaj działają, patrz. Nawet nie wiedziałeś, że masz... Działają, zapomniałem, miałem kubę w ręce. Ej, co? Nie no, to jest twój dom, naprawdę? Serio, no? Tutaj mieszkasz? Przecież to w ogóle nie jest mieszkam. Dom, to jest jakaś stajnia dla zwierząt, mordo, ty naprawdę? O, ja nie mogę, nie, mordko. Wygodnie. Ty naprawdę musiało ci na YouTubie chyba nie pójść za dobrze, co nie? Spadły ci viewsy. Nie, jest wszystko okej. Okay. To takie niby więzienie, nie, tak bardziej stadina do końca, ale fajnie, podoba mi się. Wiesz co, ja nie wiem. Nie podoba mi się tutaj, masz tak brzydko dosyć. Wiesz co? Chodź ze mną. Idę. Chodź ze mną. Ja ci pokażę lepsze miejsce. Może chciałbyś dołączyć do mojej firmy, zanagrywać razem filmy na YouTubie. Co ty na to? Jasne!
Tak? Na pewno? Jasne. Ale muszę wiedzieć, że... muszę wiedzieć, oczywiście, że nie jesteś leniwy, musisz, wiesz, to jest ciężka praca. I bycie takim poważnym przedsiębiorcą jak ja, to jest ciężka praca. Myślisz, że takie auto samo się zarobiło na takie auto? Oj, nie, 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 mordeczko. Chodź, wsiadaj, wsiadaj. Chodź, chodź, zapraszam cię, o. Dobra, zapraszam cię do mojej firmy. Zawiozę cię do Rogera. I z Rogerem, wiesz, będziesz mógł sobie porozmawiać. Ale on piękne miasto, nie wychylałem się poza moje rejony. A ty w ogóle skąd jesteś? Powiedz mi, Palion. Ze stadliny koni. Ze stadliny. Ale nie no, mieszkałeś gdzieś wcześniej, co nie? Nie urodziłeś się chyba tam i całe życie. Nie, od urodzenia ja tam żyję. Naprawdę? To ja się nie dziwię, że ty no nie miałeś szansy po prostu w życiu, ale ja ci ją teraz daję, mordo. Ja ci daję teraz tą szansę. A co się będzie działo? O co tu chodzi? Ja nie rozumiem. Spoko, zabieram cię właśnie do mojego miejsca, do mojego przedsiębiorczego miejsca. Patrz, zabieram cię właśnie do mojego hotelu. Patrz, ten hotel jest mój, widzisz? Ten hotel jest mój. I ja zarabiam, patrz, takie pieniądze zarabiam. Takie pieniądze z tego hotelu zarabiam, widzisz? Chciałbyś takie? Ja nie widziałem tyle w całym swoim życiu. Oj, to pokażę ci większe pieniądze, ale najpierw chodź ze mną. Najpierw chodź ze mną, to pokażę ci większe pieniądze, zapraszam. Okej, tutaj jest recepcja, tutaj zazwyczaj siedzi jakaś moja tam asystentka i załatwiamy jakieś rzeczy, kratniemy, co nie? Kratniemy, kratniemy. Co? Kratniemy. Nie, 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 okradaj! O, ty! Palion! Palion! O nie, przepraszam. Uważaj lepiej sobie. Przepraszam. Uważaj lepiej sobie. Ja nie ufam ci już, nie ufam ci już. Chodź, zobacz, pokażę ci jeden z moich pokoi ci pokażę. Ale ready on with the... O nie. Ej, skoro nie masz domu, to patrz, chodź tutaj kliknąć. Chodź, zamieszkaj sobie w moim hotelu. Chodź się zobaczyć. Co? Drapię się po pupci. Drapię się. Chodź zobacz, Palion. Już nie będziesz bezdomny. W moim motelu będzie ci bardzo dobrze. Zamieszkaj tutaj. Kliknij tutaj i zamieszkaj w moim, moim motelu. Serio. Okay. Zobacz. Za darmo? Naprawdę, no. Jak ty? Co to za ekskluzyw? Mordko, bo ja prowadzę ekskluzywny motel. Myślisz, że dlaczego jeżdżę takim, takim jakie ten? Jakie wygodne. O, widzisz? Jakie wygodne? Teraz no ja mogę leżeć. Widzisz? Widzisz? Patrz. Czekaj. Takie pieniądze zarabiam z tego motelu. Takie pieniądze. Wyciągam cały czas. Właśnie, no. Nie ma, utknąłem. Utknąłeś? Nie. Utknąłem. Powiem, wyjdź. Wow, dobra. Okej. Okay. Dobra, ej, poczekaj chwilkę, poczekaj, daj mi chwilkę i ja pójdę do ubikacji, okej? Okay? Ty sobie jasne, tutaj jasne. Posiedź. Dobra. Okej. Okay. Ej, widzowie, widzieliście? Co on robi? Czekaj, widzowie. Widzieliście co on robi? Boże. On jakieś dziwne, słychać go tam za ścianą, ale powiem wam, Palion się bardzo zmienił. On nawet CS-a. Co, on gra w CS-a? Czekaj, muszę tutaj spojrzeć. A! Wow! Czekaj. On tam gra w CS-a jakiegoś tam. Wyłącz to. Ej, stary, ja tutaj ścikałem! Mordo! Wyłącz to. Mordo! Ja tutaj robiłem kupę, a ty mnie... Ten! Wyjdź! Wyłącz to. Co mam wyłączyć? Ja nie patrzę, wyłącz. Ale... O nie, ja nie spłukałem tego, Palion! O nie, o nie! Powiem ci tak, ohyda ci powiem, o nie, co to jest? Weź no wyłącz. Ja klikam. Wyłącz. Powiem ci, nie, to jest ohydne. Wyłącz. Gdzie to jest coś niefajnego, Kraul? Nie, to było ohydne, Palion. Nie patrzę. Wychodzę stąd. Ja nie chcę tu mieszkać. Palion. Czemu to jest moja głowa, ja nie chcę. Wyrzucam cię z tego motelu, Palion. To już nie będziesz tutaj mieszkał, Palion. Nie. Palion, chodź, wsiadaj. Siadaj, zabieram cię stąd. Muszę pojechać sobie dalej. Chcesz zobaczyć mój dom w ogóle jak wygląda, Palion? Widziałeś kiedyś mój dom? Nigdy nie widziałem twojego domu. Oj, stary, to dużo cię ominęło, chodź, zapraszam cię. Ja tylko najpierw zatankuję sobie moje Cox Auto oczywiście. Dobra, cyk. Nie, mordo, ja sobie poradzę, cyk, okej. Ładnie, niech się tankuje, super, tankowanko. Tylko załatwię sobie, ty tam się baw, oczywiście Palion, ja załatwię pewne biznesowe sprawy, okej? Okay? Bo jestem bogaty. Załatwię pewne biznesowe sprawy, dobra. Oj. Dobra. Ale fajne liściki. Pierwszy raz się umyję, już nie będę śmierdział. Ja nie mogę widzieć, co on robi. Ja tutaj jestem poważnym przedsiębiorcą, zajmującym się poważnymi tematami. Właśnie hakuję jakieś konto kolejne. Umyjcie mi paszki. A zobaczcie, co on robi. Tu. Nie no, Palion się bardzo zmienił. Dobrze. Ja nie mogę, po prostu dobrze, chciałem go zabrać do firmy. Make-up-y. Chciałem, żeby był moim wspólnikiem, żeby zarabiał takie pieniądze jak ja, ale on się nie nadaje. On mentalnie po prostu jest. O kurczę, idzie dobrze. Dobra, Palion, załatwiłem. Dobra, już jestem umyty. A, super. Ja już zatankowałem auto, więc.
Jak się tankuje? Więc możemy jechać, możemy nie jechać. Nie potrafię. Spoko, spoko, panią, ty nie musisz potrafić, ty nie masz auta, nie musisz, wiesz. Gdzie ty mieszkasz? Jakbyś miała, to byś mógł. Chodź, tutaj już jest blisko, patrz, patrz. Widzisz, wjeżdżamy na prywatne osiedle, na którym no. wykupiłem wszystkie działki, żeby nikt się nie wybudował obok mnie, bo chcę, cenię prywatność, nie? Cenię prywatność. No gdzie jest twój dom? Tutaj właśnie, widzisz? To jest mój dom. Zapraszam cię. Dom? No tu. Nie ma tu. Tu. Ten? No ten! Ja nie wejdę tam, bo ja... To niemożliwe. Co niemożliwe? Jak nie wejdziesz? Chodź, bo ciemno się robi, ja nie będziesz spał nie pod... widziałem czegoś takiego, to jest dom, to jest jakiś pałac. No, wiesz, no, pracuje się ma. Więc, no, zapraszam cię serdecznie, Palion. Tylko poczekaj, odłożę swoje pieniądze do sejfu, nie podglądaj mnie, okej? Okay? Nie podglądaj mnie, ja tylko odłożę pieniądze do sejfu. Dobra. Idę odłożyć sobie pieniądze. Dobra, cyk, za liściami zawsze kładę, widzowie, więc tutaj odłożymy, okej, okay, no. Okej. Okay. Palion! Co ty? Czy ty wiedziałeś, czy ty podglądałeś, gdzie odkładam moje pieniądze? Nie patrzyłem. To, gdzie mam schowek? Powiedz, gdzie mam schowek na moje pieniądze? Nie wiem. Nie wiesz? Przyznajesz? Powiedz, że obiecuję, że nie przyznaj. No co wiesz, gdzie są moje pieniądze? Yeah. Skakuj tutaj na plery, wyrzucam cię z mojego domu. Widziałeś, gdzie chowam te pieniądze? Wracaj tutaj! Wracaj tutaj, Palion! Co ty robisz? Nie. Co nie, ty nie, robisz? Nie. Zostaw mnie. Co? Jesteś nienormalny, panie, wiesz o tym? Aż mam ochotę się najeść burgerkiem. Nie wyjdziesz już z tego domu, panie, nigdy. Nie wyjdziesz już stąd. Widziałeś, gdzie chowam moje pieniądze. Od teraz będzie moja mafia się nad tobą pastwiła. Nie, no co ty? Ręce do góry. Ale widuję. Nie, no tak naprawdę, panią, żartuję. Ja jestem uczciwym przedsiębiorcą, nie należę do żadnej mafii, po prostu jestem bogaty. Nie, 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 nie martw się, nie martw się. Nie, nie, nie będę cię strzelał i tak. Nie będę cię strzelał i tak. Na pewno nie będę. Okej, okay, ładnie to zrobiłeś, ładnie to zrobiłeś. Okej, okay, ale teraz serio, Palion. Porozmawiajmy poważnie. Co ty na to, okej? Okay? Zrób to. Jakie posągi. Dobra, dowracając do czego? Powiem ci tak. Fajnie być bogatym, wiesz? Fajnie być bogatym. Mogę sobie leżeć, mogę sobie oglądać telewizję, odpoczywam sobie cały czas. Fajnie ja być bogatym. Ja straciłem całą rodzinę. Jak to straciłeś rodzinę. Całą rodzinę? Palion! Całą rodzinę. Jak to? Jak to straciłeś całą rodzinę? Całą rodzinę. Ale, dobra, opowiadaj mi, ja siedzę, opowiadaj. Całą jak to się rodzinę. Stało? Jak to się stało, opowiadaj. No? Ja nie pamiętam, bo w główkę się uderzyłem wtedy i oni zniknęli. Ja nie mam rodziców, ja nie mam nikogo. Ja nie mogę, Palion, za taką historię, no to naprawdę ja nie spodziewałem się, że taką historię mi opowiesz. Nawet cię wzruszyłem, powiem ci. To była bardzo smutna historia. Ja nie chciałem. To była, ale ja to. Nie, to nie twoja wina. To była bardzo po prostu smutna historia, bo wiesz, ja miałem mojego tatę, nie? I on. Oczywiście mój tata był bogaty i w sumie dzięki niemu mam tą firmę, dzięki niemu odziedziczyłem ten majątek, ale gdybym miał tak jak ty, to ja nie wiem, co ja bym zrobił, Palion. Ja nie też wiem, co nie ja bym wiem. Zrobił. Nauczyłem się przynajmniej salta przez całe życie. O ja, naprawdę? Ej, a jak to robisz? Nauczysz mnie też? Salta? Pokażę ci coś? Pokaż mi. No, pokaż. Wow! Ej, stary, żeby ci się nic nie stało, mordo! Nie, spoko, ja robiłem już skoki z jakichś klifów. Nic na pewno ci się nic nie stanie? Jesteś w 100% pewny? Można wejść tu na dach? Wiesz co, nie wiem, bo ja kupiłem ten dom tydzień temu, więc jeszcze nie sprawdziłem wszystkich pokoi, wiesz? O, tak tutaj mam safe mój, nie? Jakby co? Wow! Tak się... Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jest? Halo, Palion, co ty robisz? Ja odkryłem tajne przejście. Jak? Ja nawet nie wiedziałem, że ja mam w moim domu tajne przejście. Gdzie jest tajne przejście? Tu, patrz, o. Tajne przejście, nie chcę co to zrobię. O lol, co? A jak no. Tam się wchodzi? O. Czekaj. Ops. LOL! Faktycznie, mam tajne miejsce w moim domu. Tak, Palion, tak. Wiesz co, tutaj się robi tak. O, dobra. I teraz możesz wejść tam. O, widzisz? Ho, ho, ho. Ha. Wow!
Jak wow. Sobie się da. Dobra, Palion. Wiesz co? Ja już muszę niestety iść spać, Palion. Bo jutro rano wstaję na 5:30 do pracy. Wiesz, muszę tutaj załatwić moje sprawy biznesowe. Najlepiej to wyłączę ten komputer już. O, bo się jeszcze zagryje. Nie, Palion. Lepiej by było, jakbyś wrócił do siebie, Palion, wiesz? Lepiej by było, jakbyś jeszcze? Wrócił do siebie. Co? Mogę tu przychodzić zawsze w nocy, żeby coś ukraść? Nie, nie, możesz przychodzić w środku dnia. Wiesz co? Trzymaj, dam ci troszeczkę pieniążków. Trzymaj. Proszę. Weź wziął. Ja! Proszę. Jasny gwint. A gdzie masz więcej? Nie, tyle ci powinno wystarczyć. Przejdź do mnie za tydzień, to dostaniesz więcej, okej? Okay? Ojeju, dziwnie mi. Co jest grane? Palion! Co się dzieje? Co jest? Dobra. Za dużo pieniędzy masz? Pierwszy raz takie coś miałeś? Firma, FBI, proszę, proszę nazwać dla tego pana ten, ulica... Co? Nie, Palion! Nie rób tego! Kasztańska 16. Urząd podatkowy się do mnie dowali, ja... Tak, nie możesz, nie możesz tak robić! On ludzi, on oszukuje ludzi, i on oszukuje za ludzi. Nie, 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 Palion! O, nie! Co jest? Palion! Policja przyjechała po mnie, zobacz co narobiłeś! Zobacz co narobiłeś, jak? Policja po mnie przyjechała! Zobacz! Co ty narobiłeś? Co ty narobiłeś? Nie! Proszę mnie zostawić! Proszę mnie zostawić! Do góry ręce! Proszę mnie zostawić! Nie! Nie będę! Do góry! Do góry ręce! Nie, proszę mnie zostawić w spokoju! Proszę mnie zostawić w spokoju! Ja tu ze snajperki chyba ci muszę potraktować. Nie możesz nic zrobić, nie możesz nic zrobić. Gdzie ty jesteś? Nie ma mnie. Bo kajdanki mam. Udało mi się uciec z pieniędzmi. Nia. Dobra, to ja się tu osadzam w takim razie. Nie interesuje mnie to. Jesteś pewien? Jesteś pewien? Zobacz lepiej co się dzieje z twoim radiowozem. Nic się nie dzieje, ja mam plan. I właśnie go nie ma. Widzowie, uciekamy! Zostawiamy Paliona w spokoju. Oczywiście uciekam do innego kraju, widzowie. Jako bogaty człowiek będę bogaty w innym kraju. Subskrybujcie, żeby zobaczyć, co się wydarzy w kolejnym odcinku. Pa, pa!